Witajcie! Polska od kuchni rusza z kolejnym festiwalem, tym razem w malowniczym Chełmie. Miasta, które słynie z zachowanego średniowiecznego układu urbanistycznego. Ale szczerze, Kamila, nikogo to chyba nie obchodzi. Idziemy próbować jedzonka. Jesteśmy przed stanowiskiem Polski Przetworów, gdzie dzisiaj będą odbywać się pokazy. Będą trzy pokazy różnych dań. Można sobie dowolnie podejść i spróbować. Tu mamy flaczki z boczniaków, czyli wegetariańska wersja z pomidorami właśnie. Do tego paluchy, tej chrusty z ciasta pszennożytniego na zakwasie. Idealna wersja dla wegetarian, no i syta przede wszystkim. Słuchajcie, mam przed sobą teraz flaczki. Flaczki to jest coś, czego zawsze raczej unikałem. Nie przebadałem za tym, ale no... Grzechem byłoby nie spróbować, zwłaszcza gdy pan, który tutaj daje je tak bardzo ładnie, z pasją o nich opowiadał, także spróbujmy. Kurczę, to nie jest zupełnie to, czego się spodziewałem, szczerze powiedziawszy, bo to smakuje jak taka pikantna zupa pomidorowa, jak flaczki. Naprawdę dobre. I dostajemy w zestawie tutaj taki o paluch. Jesteśmy babeczkami z Lulkowa i stąd nie gotujemy bigosu ani klusek, tylko po prostu skupiamy się jedynie na babeczkach kolorowych, słodkich, o tajemnym przepisie. Ale będzie jednak rosół. Sekretem naszego rosołu jest to, że rosołu nie robimy z kury, bo kura generalnie, wiecie, zniosła już 5000 jaj, jest taka wyrzuta z energii, wiecie, już w ogóle nic ledwo chodzi, a my robimy rosół z koguta, bo kogut jest sprężny, taki wiecie, jurny, jak ktoś zje rosół z takiego koguta, to wtedy ma dużo energii i takiej wiecie, siły, nie? Nie tylko mężczyźni, tylko no, kobiety mają inne trochę wtedy siły, no ale generalnie to jest sekretem naszego rosołu, że robimy go z jurnego koguta. Za chwilę będziemy robić pasztetowo. Musimy tak, najpierw pokroić troszeczkę tofu w kostkę, dorzucić ciecierzycę, do tego wszystkiego mamy sos sojowy, odrobinę tabasco, papryka wędzona i majeranek. To sobie będziemy blendować i ja myślę, że dzisiaj nakarmimy taki naprawdę niezłą ilość ludzi z Chełma. Co by na to dzisiaj? Bardzo ciekawe. No, dlaczego nie? Więc będziemy karmić Chełmą. Słuchajcie, w Chełmie wszystkie te stanowiska z jedzeniem są bardzo blisko siebie, są bardzo takie ciasno ze sobą połączone, przez co te wszystkie zapachy się tak bardzo łączą i ciężko mi wyczuć, w którym kierunku muszę iść, by zjeść kiełbasę. O, chyba przy Kauflandzie dają. Moi Państwo, jesteśmy w województwie kujawsko-pomorskim. Kujawsko-pomorskie i Chełmno. Chełmno już po raz trzeci zachwyca nas smakami. Mamy cudownych dużo czerni, mamy dużo gąsek, kaczek, no i świetne desery, który jeden mamy tu. I na dwie łyżki chcieliśmy go zjeść, ale właściwie zjem go sam. Słuchajcie, przed stanowiskiem Lubelli możemy zobaczyć kubę, który wydaje rosół. Spójrzcie, jaka jest długa kolejka. To się nigdy nie zmienia, na każdym festiwalu jest ona, mam wrażenie, coraz dłuższa. Ale przy takim dobrym rosole nie ma się co dziwić. Idę sam złapać trochę makaronu. Ja osobiście specjalizuję się w pieku chleba domowego, takiego na zakwasie. Robię szmalec swój wiejski też z cebulką, ze skwarkami. Ogóreczek kisimy swoje, mamy ogóreczki. Dlatego jesteśmy, że jest super zabawa, jest fantastycznie, no i można udział wziąć w konkursach. W konkursie mamy dzisiaj czerninę z makaronem i konfitowane udko kacze w towarzystwie ziemniaka i prażonego jabłka z żurawiną. A to pierwszy raz w konkursie? W konkursie kulinarnym w zeszłym roku też brałyśmy udział. Udało się tym wygrać? Niestety nie, ale zabawa była na tyle przednia, że to zrekompensowało wszystko. Słuchajcie, Festiwal Polska od Kuchni w Chełmie dobiega końca, jak zwykle było przesmacznie. Bardzo dobry chlebek ze smalczykiem dzisiaj zjadłem. Do zobaczenia za tydzień.